Witam serdecznie, z tej strony jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski, Paweł Dąbowski. Dzisiaj słuchacie kolejnego odcinka Słuchaj Gier, a naszym gościem jest... Mary Cavalera. Dokładnie tak, więc słuchajcie gier i do usłyszenia. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego już, wirtualnego. Już od dawna, tak? Już od dawna nie z wirtualnego. Z fizycznego. Z fizycznego. Z tej strony, jak zawsze, kłania się wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Ale, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, kto zawitał do naszego skromnego studia. To jest, ja naprawdę zawsze staram się. Bo to jest nasze tak naprawdę chyba drugie czy trzecie nagranie, ale pierwszy raz nagrywamy na żywo, znaczy na żywo, w takim jakby formacie, ale przed nami i przed wami, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki oraz widzowie, Ryszard Chojnowski, aka Grysław. Rysław. Jezu. Grysław, to ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ale to już się tak przyjęło rzeczywiście, że jak... Moja ksywka była Rysław i powstał z tego Grysław jako nazwa podcastu, to wiele osób po prostu tak mnie nazywa, chociaż to jest nazwa podcastu ogólnie rzecz biorąc. Tak czy inaczej, bardzo mi miło tutaj być. Ale to jest wstęp na serio, bo tak naprawdę, Ryszardzie, ty jesteś osobą o tysiącach twarzy, że tak powiem. Instytucja kulturalna, która... Człowiek orkiestra, naprawdę można byłoby tutaj przytoczyć wiele epitetów, ale osoba, która naprawdę od kilku lat stara się jakby szerzyć dobrą taką... dobre słowo na temat kultury cyfrowej. Ty to nawet wielokrotnie powtarzasz w swoich audycjach razem z Andrzejem i też z gośćmi, których zapraszasz, ale też od jakiegoś czasu w nagraniach na żywo, bo streamujesz coraz częściej, gdzie tak naprawdę walczysz nawet z niektórymi swoimi demonami z przeszłości. Mam na myśli oczywiście o Riku. Dangerous. Tak, któremu się... Chyba jesteś jedną z nielicznych osób, która na Wydaje mi się, że na żywo nie znalazłem żadnego zapisu przejścia na żywo, no, ale na pewno takie są, no, bo ta gra jest w kategorii gier przechodzenia na czas. Tak. Jest taki, nie wiem jak to nazwać, organizacja, która zbiera wszystkie przejścia na czas gier. No i są dwie osoby, które grają w Rika i udostępniają swoje zapisy, więc może nie na żywo, ale jakoś to nagrywają i udostępniają. Natomiast tak, to jest bardzo trudna gra z 90 roku, ekstremalnie wymagająca platformówka, pamięciówka. Udało się przejść na transmisji. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy towarzyszyli mi. Jednym z tych widzów byłem i powiem szczerze, bardzo się cieszę, że tak licznie ludzie się stawili i oglądali. Tak. I 800 osób ponad na transmisji z gry sprzed 30 lat grano przez starszego pana, to się rzadko zdarza. Wydaje mi się, że gdyby była taka kategoria gry grane przez starszych panów z lat 90. jeszcze gry, to byłbym gdzieś w czołówce. Dobrze, bo mamy dzisiaj naprawdę bardzo gruby temat i też zachęcamy pod odcinkiem, jeżeli nas słuchacie na Spotify albo na Apple Podcast bądź na SoundCloudzie, to staramy się zawsze zamieścić link do jakby adresów naszych zaproszonych gości i tutaj na pewno bardzo zachęcamy do śledzenia kanału Ryszarda, bo tak ty działasz nie tylko pod kątem jakby podcastów, audycji, ale też starasz się na żywo pokazywać jakieś grony, które mówić o historii. Tak, to prawda. Czasami o muzyce. To jest najważniejsze. Czasami o muzyce. Dobrze, panowie. Zacznijmy może... A mogę, przepraszam, dygresyjkę? Tak, oczywiście. Malutka dygresyjka. Wczoraj skończyłem na transmisji grę Alone in the Dark. Można jej wiele zarzucić, natomiast muzycznie... Nowy Alone. Jest dobrze. Och, jak jest dobrze. Zapomniałem imienia i nazwiska tego kompozytora. Jak jest dobrze. Jest naprawdę piękne, jazzujące frazy są tam. I ostatnia starcie z... Nie będę mówił z kim, ale ostatnie starcie. Mimo, że mam do samego zarcia wiele zarzutów, to muzycznie...
Okej. Okay. Ogólnie gra jest muzycznie wyśmienita. Ja śledziłem informacje, bo jest dużo też nagrań tego kompozytora. Nie wiem, czy to jest skandynawski jakiś... To jest tak, to cała gra przez Szwedów jest zrobiona, tak. Więc... Kompozytor jest ogólnie chyba za bardzo nie jest rozpoznawalny i nie wiem, czy to nie jest jego pierwsze dzieło, bo niestety nie pamiętam imienia nazwiska tego kompozytora i śledziłem faktycznie przed premierą. Dzięki za polecajkę i też jakby polecamy do obejrzenia też tych streamów Ryszarda, bądź też przesłania samej ścieżki dźwiękowej. Bardzo dobra, polecam. Jeśli lubicie jazz, jeśli lubicie muzykę w stylu gry, o której dzisiaj będziemy mówić, nie chcę zapeszać, to spodoba się wam. Zdecydowanie tak. Panowie, dobrze, to czego ostatnio słuchaliście? Ryszardzie, od ciebie może. Jeśli chodzi o gry, czy jeśli chodzi o muzykę? Ogólnie. O muzykę, może być to zarówno z gry i... No ja mam, jestem fanem totalnym grupy Genesis, więc u mnie zawsze Genesis sobie gra i w różnych formatach i formacjach i na przykład można znaleźć na YouTubie płyty zrobione przez fanów. Co by było, gdyby na przykład Peter Gabriel nie odszedł od Genesis? Tak. Więc biorą stare materiały demo, remasterują je i wypuszczają świat. I to jest, jeśli ktoś jest fanem jakiejś grupy, to jest wspaniałe przeżycie, bo masz dostęp do muzyki, która tak naprawdę nie została stworzona przez zespół, tylko została... została stworzona, ale później została obrobiona w taki sposób, że jest przystępna, słuchalna i więc u mnie zawsze Genesis, oprócz tego tradycyjnie do pracy musi być Osric Tentacles. No i słucham też sobie. Okay. Ostatnio mam fazę na Tima Follina, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki do gier. I Tim Follin to jest, nie wiem nawet jak go nazwać, to jest, ale chyba określenie geniusz to będzie za mało nawet, bo to co ten człowiek zrobił dla muzyki, niestety obecnie jest trochę zapomniane, ale to co zrobił dla technologii też tworzenia bardzo muzyki. Dużo zrobił. Bardzo dużo. O, to był człowiek, który był pionierem tak zwanej muzyki jednobitowej, kiedy na głośniczku ZX Spectrum tworzył polifoniczne dźwięki i nieprawdopodobne aranżacje. Bardzo polecam naszego wspólnego chyba znajomego, Pan Nexus, płyta Abbreviation jego, natomiast szczególnie polecam Pana Nexusa przeróbki utworów Tima Follina na nowoczesne instrumentarium, gitara, syntezatory, takie mocno progresywne dźwięki, jeśli lubicie. To bardzo, bardzo polecam. Coś jeszcze ewentualnie chciałbyś powiedzieć? Nie, już tak zajmuję miejsce. Nie. Mi się wydaje, że o muzyce nigdy nie za wiele. Paweł. W moim przypadku powiem tak. Ten cały pierwszy kwartał należał do japońskich RPG i znam autentycznie przerażony. Myślałem, że powiesz o Jakuzie teraz. Mógłbym, ale nie wyjdzie nic w najbliższym czasie. Nie, no już w styczniu wyszło, już nic nie wyjdzie. Nie, ten pierwszy kwartał i myślę też, że ten drugi będzie należał do japońskich RPG. No obecnie jestem jeszcze w trakcie ogrywania Final Fantasy VII Rebirth. Myślę, że jak ten odcinek opublikujesz, to już będzie po premierze. Będzie recenzja. Będzie po recenzji. Okay. Ale już teraz mogę powiedzieć, że jestem zdecydowanie bardziej zadowolony z tej części niż z poprzedniej. Niż z remake'u. Mm-hmm. Niż z tej pierwszej części. Miałeś okazję ogrywać. Przeszedłem niedawno remake i żeby wejść od razu w Rebirth. Rebirth muzyka jest fenomenalna. Jest rzeczywiście świetna. Jest to, co było w pierwszej części, czyli oczywiście mamy nowe aranżacje tej starej muzyki. Ale jest dużo nowej. Ale jest bardzo duże. Jest więcej nowej niż to było w przypadku. Jest bardzo dużo nowej, ale wiesz dlaczego? Bo teraz mamy do czynienia z bardziej otwartą przestrzenią. Tak jak pierwsza część tego remake'u odbywała się w Midgarze, a to jest raczej mała, to jest mała przestrzeń, wbrew pozorom, to jest mała przestrzeń, tam nie mogłeś nic nowego dorzucić, tak w tej części masz potężne połacie, masz nowe miejscówki, masz nowe postaci, które poznajesz i dzięki temu masz mnóstwo nowej muzyki do przesłuchania, także tu pod tym kątem wyszło naprawdę fantastycznie. Ja zwykle na poprzedni album narzekałem, tak, że Hamazu zrobił nowe aranżacje tej samej muzyki, ale kurczę, to nie jest znowu nic nowego, bo ja z tych aranżacji z Final Fantasy VII przesłuchałem już od groma i już mi się po prostu nie chce. Crisis Core jeszcze swoje na przykład, więc dajcie mi coś nowego i tutaj coś nowego dostałem. Także otwarcie tego świata było naprawdę czymś na plus. A jeśli chodzi jeszcze o ten świat finali, to wróciłem do Sokena i do Final Fantasy XIV. Wróciłem, powiem tak, do którego albumu, bo tam wiesz...
Proszę pana, 10 albumów. Proszę pana, do każdego. Okay. Jest taki, to mogę podpowiedzieć, na Spotify jest taka playlista Final Fantasy XIV Bangers Only. I słucham tak naprawdę tylko tego. To jest 12 godzin muzyki, słuchajcie. Tylko 12 godzin. A jak tak gdyby... samo, żeby sobie wyjść z domu, tak. Tak, wyjść z domu i nigdy nie wrócić, tak naprawdę. To jest naprawdę fantastyczna muzyka. Dosłownie każdy gatunek tam można znaleźć, a ten Bangers Only to jest dosłownie taka muzyka, która ciśnie adrenalinę, choć nie tylko. I postanowiłem sobie też zrobić malutką przerwę od tych gier i wróciłem do albumu Coffee Talk z muzyką Andrew Jeremy. Andrew Jeremy to jest muzyk, który specjalizuje się w muzyce lofi hip-hop, ale postanowił nauczyć się też muzyki jazzowej i połączył jakoś ze sobą oba te światy i koniec końców dostaliśmy muzykę, która pasuje do klimatu tej gry. Jest mocno taka chillowa, jest spokojna i możecie pić sobie tę kawę i rozmawiać sobie przy niej z innymi osobami. Naprawdę fantastyczna robota zrobił. Tą muzykę, atmosferę nawiązuje troszeczkę do Animal Crossing? New Horizon. Tak. Kurczę, dobre pytanie. Nie. Okay. Raczej nie. To jest taka muzyka, którą spodziewasz się usłyszeć rzeczywiście w kawiarni. To jeśli mogę, bo mówiłeś o muzyce z japońskich gier, to ostatnio pojawiła się japońska gra, która trochę mną wstrząsnęła. Ja powiem, jakie mówisz, ale proszę. Unicorn Over. O, to proszę pana, to jest Ryszard, jeju, szczerze? Liczyłem, że to powiem. Ja oczywiście gram i ja nawet nie chcę mówić, ile godzin poświęciłem na tej gry, ale jakby tam 10% wyciągnąć z Final Fantasy Tactics, jeżeli chodzi o fabułę teraz, mielibyśmy 10/10 grę, na serio, bo tam mechanika, tam wszystko siedzi, tam jest wszystko idealnie, nawet są nawiązania do Heroes Might and Magic, czy też... Jest, ale powiem ci tak, fabuła jest na razie jeszcze na samym początku. Pierwsze 10 godzin, to jest sam... Jestem w tutorialu, jeszcze w samouczku, ale mam wrażenie, że fabuła trochę jest taka sztampa. Jest, niestety. Troszeczkę jest taka płytka, wszystko to już gdzieś widzieliśmy. Ona jest tylko takim dodatkiem, żeby nie było, dostajemy taką tylko wyłącznie gameplay, gdzie walczymy, jeździmy po tej mapie, a ta fabuła gdzieś musiała być. Tak, musiała być pretekst do pozyskiwania tych nowych bohaterów, których tam dostajemy w trakcie tej całej podróży. Do tego te 10% jakby z taktyka wyciągnąć i wrzucić do tej gry, uważam, że to byłaby gra, której... Znaczy już teraz odnosi bardzo duże... Bardzo. Wyprzedały się wszystkie... Tak. W Japonii to mówiłeś, że tak. A co do muzyki, to że taka ciekawostka, no, to jest studio Bass Escape, studio, które no praktycznie do walnia studia robiła wszystkie ścieżki dźwiękowe. Założycielem jest Hitoshi Sakimoto, czyli ten sam kompozytor, który robił do Vagrant Story, Final Fantasy Tactics. I tutaj... To słychać. Tak, tylko ciekawostka, on nie komponował tutaj muzyki, tylko bo on zrzesza kilku kompozytorów i kompozytorek i oni wpisali muzykę, a on tam tylko nadzorował to. Ale to jak mówiłeś, jest ten DNA, słychać Sakimoto, to ja się z tym zgadzam. Coś jeszcze? To wszystko. Dobrze, to ja od razu powiem, ten rok to znowu są... Ten rok to jest taki, jakby, gdzie mamy bardzo dużo rocznic, tak? Mamy 20-30-lecie, no ja po prostu nie mogłem sobie odmówić. Ale Super mnie to Metroid. Denerwuje. Dlaczego ja tego nie mam? Super Metroid, patrzymaj. Nie masz to chociaż patrzymaj. żeby to nasi widzowie zobaczyli. Moi drodzy, żeby też była jasność, to nie jest oficjalne wydanie licencjonowane przez Nintendo. To jest znowu Jamie Sam Miller, który jest znany od odnowienia tak naprawdę, taki remaster tego Donkey Konga Country, tak. Co zrobił pierwszego. Tu zrobił w przypadku Super Metroid. Premiera tej płyty winylowej była... Układka jest mega. Fantastyczna. Ona wszystko oddaje. Wszystko oddaje, co jest wiadome w Super Metroid. A płyta wyszła 16 grudnia minionego roku. Dopiero od kilku miesięcy jest już fizycznie, bo były składane preordery. Muzyka oczywiście Kenji Yamamoto i Minako Hamano. Ważna rzecz, Yamamoto robił muzykę, cieszy się też Ryszard,
do Metroid Prime'a pierwszego. No, piękna gra. I to, i w ogóle słychać te naleciałości tam Super Metroida, słychać naleciałości w ogóle pierwszego Metroida, gdzie Chip Tanaka robił muzykę, w ogóle gdzie stworzył te takie pamiętne tematy. Tak. Tam są takie melodie, które po prostu powracają w każdej części i słyszysz i wiesz, że to jest... Od razu, że to jest Metroid. Co jest ciekawostka, no bo to było, Super Metroid był na 16-bitową konsolę. W międzyczasie mieliśmy Sega, Mega Drive, Sega Genesis 32-bitową, ale momentami te sample brzmią naprawdę jakościowo lepiej niż na z ery Sega Mega Drive. To, co zrobił Yamamoto, no to trzeba sobie powiedzieć szczerze, on tam użył takich ekspresyjnych dźwięków, które udają na przykład te sample żeńskie dźwięki w Super Metroid. W ogóle Super Metroid to jest taka ciekawostka, bo ciężko nazwać, że to jest muzyka melodyczna bardzo. Ona jest taka... ambientowa. Nawet nie tyle ambientowa, ale ty to kiedyś powiedziałeś. Ona bardzo mocno nawiązuje, jak sam Metroid, nawiązuje do filmów Obcy, tak? Dźwięków kosmosu. Dźwięków kosmosu, tak? Gdzie nikt nie słyszy twojego krzyku. Tak, tak. Takiego niebezpieczeństwa troszeczkę. Tutaj jest kilka tematów, które później są powielane w kolejnych częściach. On zresztą też robił muzykę do Fusion na Game Boy Advance. Bardzo dobra. Bardzo dobra gra. Poświęciliśmy Metroidowi cały odcinek, więc... Naprawdę świetny tytuł. Płyta jeszcze bodajże można dostać w niektórych miejscach. Nie jest specjalnie droga, bo była 32 euro, ona kosztuje, tam, więc to jest taka standardowa. Warto dla samej okładki. Dla samej okładki, żeby sobie powiesić. Więc dla, taki plakat. Tak więc dla fanów, obraz. Dla fanów Super Metroid, w ogóle Metroida, to bardzo, bardzo zachęcamy. Natomiast druga, kolejna rocznica, 20-lecie. Katamari Damacy. Wspaniałej gry. Wspaniałej gry, też wydana na płycie winylowej. To już 20 lat jest? 20 lat, ja wiem, że nawet nie... Gra, która była wydana oryginalnie na PlayStation 2. Ja mam oryginał na PlayStation 2. No, to samo. 2004 rok, 19 maja została... To jest ścieżka dźwiękowa, która jest przez Mondo była wyprodukowana i miała swoją premierę, no, teraz wychodzi gdzieś 6 lat temu, bo w 2018 roku była wydana. Teraz 18. Tak, natomiast ścieżkę dźwiękową spokojnie można jeszcze dostać na płycie CD. No i było kilku kompozytorów, ale najważniejszym kompozytorem był to oczywiście Yu Miyake. Katie Takashi, który jakby twórcą był też Katamari Damacy, pragnął, aby ta produkcja dawała przyjemność. I daje totalny uśmiech bana na twarzy się ma, kiedy gra się w tą Japonia w kieszeni grę. Dosłownie. Natomiast, co jest bardzo ważne, ta ścieżka dźwiękowa odniosła bardzo znaczący sukces na terenie Japonii, bo znalazła się tam w Billboard, takim powiedzmy taka najbardziej topowa lista, tak jak każdy ma praktycznie w każdym kraju. To w pierwszej piątce się znalazła i pół miliona egzemplarzy. Więc historyczna to jest ścieżka dźwiękowa ogólnie w historii muzyki do gier wideo, a mówimy o roku 2004-2005, gdzie powiedzmy ta świadomość o muzyce do gier troszeczkę bardziej chyba trafiała, wrażenie, do... Król Wszechświata. Tak, Król Wszechświata razem ze swoim księciem. Tak jest. Który, no ale reklamy, ja ostatnio reklamy zacząłem sobie oglądać japońskie. Jakie one są kuriozalne, te reklamy z Katamy. Japonia, dosłownie. Japonia. No teraz, to teraz nie pozostaje nic tylko zrobić materiał o Katamari i Lokoroko i Potapa. Tak. Ale... Spoiler. Powiem tak, rozumiem, że przyjmujesz zaproszenie. Przyjmuję zaproszenie. Dobrze, to mi się podoba. Panowie, dzisiaj rozmawiamy, dlatego Ryszard jako specjalista, że tak powiem, i tutaj na serio, specjalista studia Lucasfilm Games, tak? Miałeś okazję grać też na żywo Day of Tentacle, chyba? Tak, znaczy ja przechodzę ogólnie na żywo wszystkie przygodówki wydane przez Lucasfilm. Zostały mi 3 do przejścia, czyli został mi Zack McCracken, został mi Sam & Max oraz pierwsza w ogóle gra przygodowa Lucasfilmu, takie pierwsze
podejścia do silnika Scum, tak. Czyli gra Labirynt na podstawie filmu z Davidem Bowie. Bowie. Mhm. Genialny, jeden z moich absolutnie ukochanych filmów, więc to była gra, która jest bardzo mało znana, bo wyszła tylko na Commodore 64 i tylko chyba na Apple, na Apple 2, mhm. Więc w Europie jest bardzo słabo znana. Ja w nią jeszcze nie grałem, to jest jedyna gra Lucasfilmu, której wiem jak wygląda, natomiast nigdy w nią nie grałem. No i zostało tylko to do przejścia. Wszystkie poprzednie, czy późniejsze, ogólnie wszystkie przygodówki Lucasfilmu już mam za sobą, więc coś tam wiem. No coś tam wiesz, mi się wydaje, że dzisiaj będziesz takim, powiedzmy, naszym przewodnikiem po tym studiu, po tej historii studia, ale też będziemy się skupiali oczywiście, drodzy widzowie, słuchaczki i słuchacze, o samej muzyce, bo tu trzeba sobie powiedzieć szczerze, a studio Lucasfilm Games miało ogromny, ale miało bardzo ogromny wpływ na to, jak branża muzyczna do gier wideo, szczególnie ta interaktywna, o której będziemy rozmawiać, miała ogromny wpływ na to, jak później gry wyglądały, głównie te tworzone na osobiste komputery. No bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że te japońskie konsole trochę wtedy jeszcze były do tyłu, jeżeli chodzi o pewne procesy tworzenia muzycznego, ale o tym jakby nie będziemy może teraz rozmawiać. Krótka historia, panowie jakby co uzupełnicie moją wiedzę. Mamy rok założenia 1982, 1 maja, San Francisco. Pierwsze gry, które powstały w 1984 roku, to było Ballblazer i Rescue on Fractalus, dokładnie. Który w Polsce był znany jako Behind the Jaggy Lines, bo tak się nazywała wersja beta, czy też wersja, która została wykradziona i w ten sposób była udostępniona u nas na przykład na giełdę. Można było tę grę dostać albo jako Return, Rescue on the Fractalus, albo Behind Jagged Lines. I to była gra, która zasłynęła swoją wersją też na Atari, na małe Atari. Była to gra całodyskowa, czyli trzeba było mieć stację dysków, żeby w to zagrać. Nie działała na wersji taśmowej i była tam jedna taka scena, która wywoływała palpitację serca u osób, które miały okazję w to zagrać. Nie wiem, czy mogę o tej scenie mówić, bo ona jest po prostu przerażająca. Szczególnie mówimy o komputerach, które, no bo to bodajże na Atari 5200. Nie, to było na małe Atari, czyli na Atari 800 XL, później znane jako Atari 65 XL i później Atari 130 XL. I to była gra 8-bitowa. Natomiast jeszcze w 1994 roku nie było komputerów 16-bitowych, tak? Pierwszy Atari ST to był 85-86 rok, więc w 84 to, co było pokazane w powrocie na ratunku na Fractalusie, to robiło wrażenie, bo tam jest taka scena, że lądujemy na planecie i musimy odnaleźć zaginionych górników, czy tam kosmonautów. I w pewnym momencie widzimy tylko sylwetkę, która biegnie sobie do nas. I jak normalny górnik wygląda, nie? I tak, i nagle to sobie nagle, to w mgnieniu oka, widać taką zieloną łapę, która wbija cię w kokpit i pojawia się obcy. I ja, jak to zobaczyłem u kolegi, który miał Atari ze statusków, to aż podskoczyłem po prostu. Co za groza, co za horror, ale co za przerażające wydarzenie. Ja myślę, że wtedy bardzo wyobraźnia w sensie dawała. Teraz jest tak, że jak mamy wszystko podane na tacy, pamiętam, jak w jednym chyba nawet z odcinku ostatnio mówiłem, że już horrory te naleśnikowe już cię w ogóle nie straszy, tylko VR teraz. VR, tak, VR bardziej. Znaczy też już VR mnie mocno uodpornił na strach właśnie w grach, czy w filmach, no bo nie jestem na miejscu. Natomiast kiedy gram w grę w wirtualnej rzeczywistości horrorową, to masz wrażenie, że to się wszystko... Jednak ja przechodziłem, jest nagrane całe przejście Resident Evil 8 i tam są rzeczy. Ja powiem szczerze, ja bym papersy musiał chyba na szybki wypadek. Nie, ja to nawet grałem z tym, z pulsometrem, wiesz? Tak, widziałem też. I bardziej się czasami stresowałem tym, że na przykład nie mogę gdzieś przejść, niż tym, że atakuje mnie jakiś straszny potwór, nie? To jest... Ale to jest... Ja sądzę, że to się, co ty nawiązałeś do tej gry sprzed dekad, to wyobraźnia bardzo też dużo oczywiście, wydawała. Oczywiście. Bo myśmy,
Wiadomo, jesteś bardzo młodym człowiekiem, żarcie. Starszym o 10 lat ode mnie, to więc ja troszeczkę oczywiście trochę liznąłem, ale do czego ja zmierzam? Myśmy się, powiedzmy, prowizorycznie trochę wychowali w takich czasach, gdzie dużo było, te media były takie, że książka i ewentualnie film, tak? Ale książka bardzo dużo u nas wytworzyła tą taką wyobraźnię, tak? Mhm. A no jeżeli ktoś jeszcze jest dodatkowo ma jakieś takie, powiedzmy, cechy, że ta wyobraźnia daje po sobie znać, kiedy śpimy. Ja po prostu miałem za dziecka dużo koszmarów, bo moja wyobraźnia bardzo mocno uruchamiała się. I wydaje się, że kiedy to, co ty powiedziałeś, tą scenę, jeszcze ta scena się pojawia, to wszystko gdzieś tam w środku pulsuje i otwiera ci drzwi po prostu do innych jakichś takich, powiedzmy, cech, o których wcześniej może nie miałeś pojęcia. Ale kochani, tak było powiedziane, to są takie skromne początki studia Lucasfilm Games. No ja też nie chcę, żebyśmy za bardzo poświęcali czasu, bo na jakieś opowiadanie, wiadomo, historii. Nie, bo myślę, że dużo można informacji i dużo innych podcastów, które bardzo się bodajże chyba tutaj zaprzyjaźniony podcast, zawsze zapominam, Secret Level. Loading. Loading. Tutaj jakby polecamy, bo chłopaki o kawał dobrej roboty odwalają. Potężny research. I potężny research. Zresztą ty jesteś czasami też gościem. I się przyjaźnicie też na Pixel Heaven czasami nawet tak rozmawiacie. Jest. Więc tutaj jakby odsyłamy do nich. I to są głowy, które więcej w tym przypadku wiedzą ode mnie. No ale bardzo ważna rzecz, bo Lucas założył, był jakby założycielem tego studia. George Lucas, oczywiście ojciec Gwiezdnych Wojen. Ja na przykład wczoraj jeszcze sobie oglądałem stare wywiady z dzisiejszym jednym z takich ważnych osób, Michael Landem, o którym będziemy rozmawiać, i Clintem Bajakianem. I oni mówili, że kiedyś jak Lucas przyszedł i zaczął tłumaczyć, czym tak naprawdę ma być Lucas Film Games, że oni nie mają jeden do jednego przenosić tych gier na podstawie Gwiezdnych Wojen, czy na przykład Indiana Jonesa, o których będziemy pewnie jeszcze dzisiaj rozmawiać. To ma być zupełnie inna forma rozrywki. Oni mają inaczej tą formę pokazywać, ale żeby pamiętać o tym DNA, na jakiej jakby po prostu wyrosło te studio. Ja od razu, jakbym chciał od razu też przejść, bo to jest bardzo ważne, aby najważniejsze chyba, zanim przejdziemy do samej muzyki, najważniejsze takie tytuły studia. I chciałem się was właśnie zapytać, zacznę może od ciebie, Ryszardzie. Twoim zdaniem, jakimi tytułami dla samego studia, jakie tytuły były ważne? No moim zdaniem tutaj bez wątpienia Małpia Wyspa, tak? Mm-hmm. Secret of Monkey Island to jest jeden z najważniejszych tytułów, jeśli chodzi o elektroniczną rozrywkę, bo co prawda to nie była pierwsza przygodówka, to nie była pierwsza przygodówka nawet na tym interfejsie SCAM, natomiast to była przygodówka, która wówczas odniosła największy sukces, taki zaistniała w wyobraźni. To nie była też najlepiej sprzedająca się przygodówka, bo najlepiej sprzedającą się był Full Throttle. I Full Throttle też to była pierwsza gra w ogóle chyba Lucasfilm, która milion sztuk. Tak. Poza tym jeszcze Sierra, mieli oddech na plecy Sierra, który specjalizowała się. Tak, ale Sierra, o rywalizacji Sierry z Lucasfilmem można by osobny odcinek nagrać, bo na przykład Lucasfilm, chociażby, znaczy twórcy gry Secret of Monkey Island, czyli Ron Gilbert głównie i Tim Schafer też, wrzucili takie mrugnięcie okiem w Secret of Monkey Island właśnie, gdzie w pewnym momencie nasz bohater ginie. Mm-hmm. By po chwili pojawiła się sport, nie, to był tylko żart. Nie jesteśmy grą Sierry, nie? Bo w grach Sierry non-stop człowiek ginął, natomiast wszystkie przygodówki praktycznie Lucas, znaczy można zginąć, natomiast to nie jest coś, co blokuje ci jakoś. Rozwój i możliwość przejścia gry. Nie można też się zablokować, co było dosyć często spotykane w grach Sierra. Więc tak, Secret of Monkey Island, Full Throttle na pewno Grim Fandango pod pewnymi względami, to jeśli chodzi o przygodówki. No jeśli chodzi o inne gry, no to X-Wing był wybitnym tytułem, jeśli chodzi o symulatory lotu kosmicznymi pojazdami. No ja oni, dobrze ja pamiętam, oni też zrobili te wersje na GameCube'a? To była firma Factor 5. To był Rogue Squadron.
Okay. Natomiast było oczywiście na licencji, natomiast to była firma niemiecka Factor 5, tak. Wcześniejsi twórcy Turricana chociażby. Na przykład, bo ja też słyszałem pogłoski, że też te są bardzo dobre. Takie pogłoski są wybitne. Arcade, bo to było, niestety nie miałem okazji, mimo tego, że miałem GameCube'a przez jakiś czas, ale niestety nie załapałem się na te tytuły. I one bardziej są arcade'owe, to są takie niższe symulatory, o których... Oczywiście, to są bardziej takie gry zręcznościowe, ale świetnie zrealizowane. Pierwsza część to w ogóle Rogue Squadron jest na Nintendo 64, który wyciska wszystkie soki z Nintendo 64. Ci niemieccy programiści z Factor 5 to po prostu byli absolutni mistrzowie kodu. Zresztą też się po części wywodzili z demo sceny. No i później Rogue Squadron 2 na GameCube'a. No to jest gra fenomenalna. No ale do studia Lucas, mówiłeś właśnie o tych symulatorach Gwiezdnych Wojen. Coś jeszcze? No koniecznie teraz została wznowiona gra, czyli Dark Forces. Jest w nowej wersji od parunastu dni dostępna. Dark Forces, czyli pierwsza strzelanka od Lucasfilmu, czy też w zasadzie już od LucasArts, bo tam był taki okres przejściowy, kiedy firma się jeszcze nazywała Lucasfilm Games, Lucasfilm Games, ale przechodziła pod nazwę LucasArts, żeby Lucasfilm to były filmy, a wszystkie pozostałe rzeczy były albo pod LucasArts, albo Industrial Light and Magic, czyli ta firma zajmująca się efektami i tak dalej. W każdym razie, jeśli chodzi o Dark Forces, to była strzelanka dumopodobna, jak to się na to mówiło, która sięgała pełnymi garściami z uniwersum Gwiezdnych Wojen, no i miała też sporo innowacji technicznych, których Doom nie miał. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Doomie nie ma tak naprawdę prawdziwej trójwymiarowości. Nie można stworzyć jednego obiektu nad drugim. I robisz tuneli, nie można takich rzeczy robić. To znaczy tuneli, nad którymi można przebiegać. Tak. Tutaj była pełna trójwymiarowość, chociaż oczywiście postacie nadal były jeszcze obiektami bitmapowymi. To były za wyjątkiem paru tam statków kosmicznych, to wszystko było bitmapy. Natomiast Dark Forces, świetna muzyka, świetna grywalność, świetne projekty misji, które wspaniale były wkomponowane w ogólną opowieść o Kylu Katarnie, naszym najemniku. No i później, dla mnie bardzo ważne jest Dark Forces 2, czyli Jedi Knight. To była gra, która tak naprawdę sprawiła, że kupiłem peceta. W 98 roku kupiłem peceta, bo zobaczyłem u kolegi tę grę i pomyślałem, kurczę, no kocham Amigę, ale serce nie sługa. No chciałbym pograć też takie gry, więc... Ja pamiętam jeszcze, przepraszam, że ci wejdę słowo, ja pamiętam jeszcze Shadow of the Empire na Nintendo 64. To chyba trochę nawiązywało, nie wiem, do komiksów? Nie, to była cały cykl właśnie Cienie Imperium i były też wtedy plotki o tym, że pojawią się nowe filmy, które się nie pojawiły. Natomiast tak, to jest inaczej. Tam jest bardzo dobry pierwszy etap, kiedy latamy pomiędzy tymi AT-AT, które szturmują bazę, natomiast nie graj dalej. Tak, źle zestarzała. To się bardzo źle zestarzała. Na GOG-u jest dostępny. Jest, znaczy ja mam też nawet kartridż z tej gry na Nintendo 64. Wersja PC-owa jest lepsza, bo ma po prostu też lepszą grafikę. To była też gra, która obsługiwała wtedy Voodoo kartę. Tak, tak. Więc ładnie wyglądała, natomiast no mocno się zestarzała, jeśli chodzi o gry. No niestety, dużo się tych gier teraz ostatnio rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków z Pawłem, że nawet ten nowy Tomb Raider jest. Nawet zremasterowany, nie wiem czy to można nazwać z rewizu. Znaczy fajnie, że jest, ale... No zestarzał się. Bardzo się zestarzał. Niestety pewne rzeczy powinny już zostać zakopane w ziemi i tam zostać. Coś jeszcze ewentualnie, Ryszardzie? O, ja tak naprawdę mógłbym o takich ważnych tytułach mówić długo, więc... To myślę, że będziemy od strony muzycznej sobie na sam koniec zostawimy, Paweł? Najgorsze, że Ryszard powiedział Monkey Island i też go chciałem wymienić. Ty jesteś też fanem. Jestem fanem tej gry i jak wyszła ta odświeżona wersja, że można było, wiesz, przerzucać się oprawą graficzną między nowym a starym, to było fantastyczne. Ale ja bym tutaj wymienił Maniac Mansion, bo to była taka gra, która po pierwsze pokazała takiej szerszej publiczności, czym jest scam tak naprawdę, a druga rzecz pokazała również taką znaczącą różnicę między Lucasem a Sierra. Bo Sierra była taką firmą, która przenosiła do swoich gier takie światy
książkowe, bym powiedział. Trochę fantasy, trochę sci-fi oczywiście. Mówimy o King Questie, tak? King Quest, Space Quest i tak dalej. Police Quest również był fajny był. Natomiast Maniac Mansion tu akurat pokazuje, że LucasArts jest firmą, która ma mocne korzenie filmowe. Ale to z poczuciem humoru. Bardzo z poczuciem humoru, tak. To jest, wiecie, Maniac Mansion, historia o nastolatkach, którzy walczą z obcymi z kosmosu, no nie? Ile takich filmów już powstało tam w latach, przepraszam, ile? 50-tych, 60-tych, może trochę dalej, gdzie masz te... 87 rok. No dokładnie, a wcześniej powstawały te filmy, gdzie masz tych nastolatków, którzy tam walczą z kosmitami i do tych filmów również w pewien sposób nawiązywało. No i też to, co też jest w naszym przypadku, to jest ważne, jeśli chodzi o muzykę, to, że każdy z bohaterów, a była ich tam szóstka, jeśli dobrze pamiętam. Chyba więcej, może, ale niedawno przechodziłem, ale nie pamiętam. Kilka postaci i każdy z nich ma swój własny motyw muzyczny. I każdy z tych motywów nawiązywał w pewien sposób do, no oczywiście do samych postaci, czy jakiś tam rok miałeś i inne gatunki, no ale również przede wszystkim do samego klimatu gry, żeby to do siebie pasowało. Także Maniac Mansion to był, myślę, taki mocny kamień milowy, który pomógł Lucasowi pójść trochę dalej. Mm-hmm. Ale właśnie dzięki temu mogło to bardziej tę firmę zdefiniować. No to już zostało wspomniane oczywiście Grim Fandango, mój kochany. Dodałbym tu również... Kurczę, chciałbym dodać Indiana Jonesa, bo to był chyba jeden z moich pierwszych gier na PC-ta, w jaką grałem. Mm-hmm. To za chwilę o naszych pierwszych będziemy rozmawiać. Ale właśnie tak. Myślę, że o Indianie Jonesie to można w ogóle kompletnie oddzielny odcinek, bo samo powstawanie tej gry było porąbane. Ale dodałbym również tytuł The Dig. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem o tym, że tak, że w końcu mogłem zagrać w tę grę i w końcu mogłem przesłuchać i to było takie... Jak jest to możliwe, że na tamte czasy taka muzyka powstała, no nie? Że nie ma takiej opcji, a tutaj to się po prostu udało, że masz, tak jak powiedzieliśmy to przy okazji Super Metroida, tak? Że masz mocno ambientowe takie granie ciszą i w The Dig jest mniej więcej dosłownie to samo, tylko chyba troszkę... Ja bym powiedział, że na tamte czasy, ja na pewno o tym będę mówił, na tamte czasy ta muzyka o jeden krok dalej poszła. Oj, możliwe, że tak. W pisaniu muzyki na takie sprzęty, które no można by powiedzieć, że można było już wtedy wszystko wycisnąć, a Michael naprawdę o jeden krok dalej poszedł. Dobrze, panowie. Ja tu oczywiście dużo padło, oczywiście też bym powiedział Maniac Mansion, no ty tu mówisz o Indiana Jonesie, no to ja powiem Indiana Jones Fate of the Atlantis, tak? Dokładnie. Day of the Tentacle, oczywiście no The Secret of Monkey Island, o którym już też Ryszard powiedział, The Dict, Grim Fandango, no, i cała seria gier z poznaku Gwiezdny Wojen. Panowie, i teraz tak. Nasz pierwszy kontakt z grami Lucasfilm Games, jaki był? I Ryszardzie, ty jesteś w stanie, masz bardzo dobrą pamięć, tak. Ja się domyślam, że ty wiesz. Znaczy ja wydaje mi się, że pierwszą grą to była spektrumowa wersja Ball Blazer, czyli tej pierwszej gry. Okay. Ale później... A jakie to były uczucia wtedy? Jakie to było dla ciebie uczucia? Bo już miałeś do czynienia z grami i kiedy odpaliłeś tą grę, co czułeś? Nic specjalnego. Nie, wiesz, to była kolejna gra na taśmę, Ball Blazer. Logo, znaczy nie było takiego ładnego logo, tak. Tylko po prostu informacja, że to jest Lucasfilm Games i o, to ciekawe, może coś z Gwiezdnymi Wojnami będzie? Nie, ale to jest odbijanie piłki kosmicznej, takiej w pseudo trójwymiarze. No, że to działało na spektrum, to robiło wrażenie. Natomiast już większe wrażenie ten wspomniany Rescue on Fractalus, ale była taka gra, gdzie Eidolon się nazywała bodajże, gdzie był zrobiony kapitalny efekt trójwymiarowości w takich podziemnych korytarzach w specjalnej maszynie czasu, można powiedzieć, przemieszczaliśmy się, by pokonać na końcu Wielkiego Smoka i ta gra była gigantyczne wrażenie. No ale później to już jak zobaczyłem właśnie Maniac Mansion, to był 88 rok, kiedy z kumplami graliśmy na Commodore 64 jednego właśnie z kumpli. On miał stację dysków, to była gra dyskowa, chyba nawet na dwóch dyskietkach. Na kolorowym telewizorze graliśmy, ja nie miałem wtedy kolorowego telewizora, no, okay. Więc to było już w ogóle wrażenie. Kolorowy telewizor, całe 21 cali, siedzieliśmy chyba w 5 osób,
przed tym telewizorem. No, tam nie było sterowania myszką, tak? Joystickiem się wybierało opcje. Ja najlepiej wtedy znałem angielski, bo jeszcze wtedy z 4 lata chyba uczyłem angielskiego, więc wspólnie tę grę przechodziliśmy. I to było fantastyczne doznanie, bo siedzieliśmy nad tą grą chyba 2 tygodnie, aż w końcu ją przeszliśmy bez żadnych poradników, wspólnie po prostu, często wypróbując wszystko na wszystkim, tak? Bierzesz przedmiot, próbujesz, czy działa z tym, czy z tamtym, czy z tamtym. No ale przeszliśmy tę grę i ostatnio też sobie ją odświeżyłem po wielu, wielu latach. I było to bardzo miłe doświadczenie, chociaż znacznie łatwiejsze niż mi się wydawało kiedyś. Wspomnienia wracają. Pawle? Co? Zastanawiam się. Albo to był Indiana Jones, tylko nie pamiętam właśnie, która to była część, albo to było Last Crusade. Możliwe, że to było Last Crusade, ale głowy sobie uciąć nie dam. Ona była ogólnie dostępna praktycznie, bo chyba też na Commodore. Nie, Commodore nie była. Była na Atari ST, Amiga i PC-ta. Na PC-ta, no właśnie, na PC-cie. Czy na PC-cie? Bo tak, bo to były te czasy, kiedy głównie, na PC-cie głównie ogrywałem w przygodówki, a wtedy było bardzo dużo przygodówek z Polski, Scott Quartermaster, Soltis i tak dalej, i nagle pojawił się Indiana Jones, nie? W ogóle nie wiadomo skąd. Już 10 lat wcześniej wyszedł, nie? On wyszedł w 89, Scott Quartermaster to jest 95? Tak, 95-96, tak. A u mnie Indiana Jones pojawił się jakoś mniej więcej w tym samym roku, może rok później, ale tak czy inaczej jakoś te przygodówki po prostu do mnie trafiały. I pamiętam, że w tej grze oczywiście gra była po angielsku, a ja z tym językiem nie pani mają tak naprawdę, więc po prostu grałem tak jak w każdej grze, czyli oczywiście klikałem gdzie się da. Jedyne co mi się podobało to, że Indy mógł przywalić jakiemuś bramkarzowi w pysk i że można było przełączać jakieś przełączniki tam, to chyba było w jakimś teatrze na wykładzie i mógł... To mówisz teraz o Fate of Atlantis. O, właśnie! Czyli fajna, w końcu się rozwiązała, to jest ta historia cała. Jezu, możliwe, zagadka, że tak, no, Fate of Atlantis. To nie było last, to, bo walisz bramkarzowi właśnie Fate of Atlantis. Tak, i później tak. Szło się na wykład i tak, można było rzucić sztucznego ducha. Tak, na... to jest sam początek Fate of Atlantis. Tak, właśnie, Fate of Atlantis. I tam Sophia Hapgood się nazywa ta pani doktor. Dokładnie. Czyli wszystko się wyjaśni. Wszystko się już wyjaśniło. Będziesz w końcu mógł spać. Nie. Natomiast Last Crusade to akurat by pasowało, bo Last Crusade to jest gra wcześniejsza, to była w ogóle trzecia gra na Scamie. Właśnie. I to była bardzo sympatyczna przygodówka, trochę prostsza niż Fate of Atlantis, bardzo blisko trzymająca się filmu. Tak, ale oni to było tak, że po prostu dostali jakieś szczątki chyba scenariusza i na podstawie tego po prostu próbowali odtworzyć. Znaczy nie, no bo film już wtedy był na ekranach od 2 lat, wydaje mi się, czy od roku, więc znali film i tam jest dosłownie scena po scenie z filmu i świetnie zrealizowane. Jest, zgadza się. Znaczy u mnie było, ja mam takie, zastanawiałem się, mam jedno mgliste i jedno takie świadome wspomnienie związane z grami Lucasa i no pierwszy właśnie tutaj jest ten Indiana Jones, ostatnia krucjata, ta taka bardzo przygodowa produkcja. To u mojego znajomego właśnie na Amidze grałem. Nie wiem, czy to był 89, czy to był 90, czy 91 rok, ale wtedy miałem okazję po prostu tego zobaczyć. Ale takie bardziej świadome wspomnienie, no to już wspomniany wcześniej przeze mnie ten z Star Wars Shadow Empire na Nintendo 64, no i Star Wars Episode One Racer. To ja pamiętam. O, to była bardzo dobra wyścigowa gra. Naprawdę. To na playce też. To wyszło tak. Na Dreamcastie, na playce, na playce. Wipeout, gdzie był. Wipeout był tą grą, gdzie czuło się tą prędkość. Ale jak Star Wars Racer wyszedł, to tam. Nadświetność. Dobrze. Wydaje mi się, że teraz bardzo ważny temat jest, bo Lucasfilm Games, czy LucasArts oczywiście zmieniło postrzeganie muzyki do gier wideo. Jak to zmieniło? I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważnym aspektem, którym troszeczkę więcej czasu musimy poświęcić temu podcastowi dzisiaj audycji. Czyli cały system iMuse, tak? Który jakby, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, zrewolucjonizował muzykę w grach. I Ryszardzie, jakbyś mógł powiedzieć w kilku, jeżeli się da się po prostu w kilku słowach powiedzieć o tym systemie, bo to jest skrót od Interactive Music Streaming Engine, tak? Tak. Silnik gry, który został zaprojektowany do synchronizacji muzyki
wizualizacją tak naprawdę tego, co się dzieje. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było, bo Commodore 64, jeżeli popatrzymy sobie, która, no trzeba powiedzieć sobie też tutaj wprost, miała bardzo świetny moduł, jeżeli chodzi o, o dźwięk, ale no niestety był do tyłu w kwestii tego, że się przychodziło do jakiejś planszy, ucinała ci się muzyka i leciał na przykład od samego początku utwór. To było bardzo liniowe, po prostu. Bardzo liniowe zmieniało. Tak. Żeby tak najprościej naszym widzom i słuchaczom i słuchaczkom, jakbyś mógł wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest system. To najpierw, zanim powiemy o iMuse, trzeba powiedzieć o tym, że to nie było pierwsze podejście do tworzenia muzyki, która dostosowywała się do akcji w grze. Tak. Bo wcześniej były takie gry chociażby jak Capture the Flag, albo chociażby Wing Commander. W Wing Commanderze masz taką muzykę, która dostosowuje się do akcji w grze, natomiast tam po prostu zostały skomponowane utwory, które wyciszały się lub przełączały, kiedy dochodziło do jakiejś sytuacji. I mniej więcej iMuse działa na podobnej zasadzie. W ogóle iMuse powstał po wydaniu Secret of Monkey Island pierwszego, kiedy zostały stworzone utwory muzyczne do poszczególnych scen, ale uznali, że kurczę, brakuje im takiego przejścia. Tak naprawdę muzyka działa w kilku stanach, że może być odtwarzana, można ją zatrzymać, można ją ewentualnie wyciszyć lub w pętli odtwarzać. Tak? Tak. To były jedyne, co można było zrobić wtedy jeszcze z muzyką. I tak działa muzyka w Secret of Monkey Island właśnie, że mamy określone sceny, mamy tą wspaniałą muzykę początkową, która tak w ogóle została napisana w 15 minut. Później mamy motyw Leczaka, który, jak byście posłuchali, pan Michael Land, czyli autor tej muzyki, mówi, że stworzył tę muzykę, kiedy sikał. Co? No to jest życie każdemu kompozytorowi. Ja powiem tak, każdemu kompozytorowi. Że poszedł się wysikać i nagle przyszła mu do głowy ta muzyka. I może, tak w rytmie, może w rytmie. Nie, muzyka Leczaka jest bardzo specyficzna, motyw Leczaka jest bardzo specyficzny. Ale motyw przewodni powiedział, że po prostu przyszedł mu do głowy. Ale to jest niesamowite. Powiem tak, że ten temat przewodni, przepraszam, że takie wcięcie zrobię, bo trzeba powiedzieć, ten temat przewodni do Secret of Monkey Island to jest, ja nie wiem, jak mówimy na przykład o Nobuo Uematsu i Final Fantasy i tutaj mówimy o oczywiście preludium albo o innych jakichś tematach, to wydaje mi się, że Michael Land stworzył taki temat, który zapisał się w historii. Oj, zdecydowanie tak. I to jest takie chyba bardzo ważne dzieło w ogóle w całej nie wiem, zachodniej dyskografii elektronicznej rozrywki. Mam na myśli o Stanach Zjednoczonych. Że to jest, jak myślisz o muzyce skomponowanej przez zachodnich kompozytorów, to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to Secret of Monkey. Nawet ludzie, którzy nie grali w tę grę, znają. Tak. No bo ona później też była, mam wrażenie, mocno wykorzystywana. W ogóle cały film Piraci z Karaibów jest w dużej mierze zainspirowany Secret of Monkey Island w grę. Tak. I motywy muzyczne, nie tak jeden do jednego, ale jak ktoś zna muzykę z Monkey Island, to wychwyci pewne nawiązania w muzyce z Piratów z Karaibów. Ale oczywiście Małpia Wyspa jest znacznie lepsza niż Piraci z Karaibów. Ale wracając do samego... Wracając, tak. I kiedy Michael Land napisał muzykę do Małpiej Wyspy, poczuł, że są spore ograniczenia i kiedy zaczęli robić muzykę do drugiej części, czyli Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, już wiedział, że muszą coś zrobić z silnikiem, żeby wprowadzić możliwość działania na dwóch jakby poziomach. Poziom, czy też etap poziomy, to jest taki, żeby można było w locie zmieniać motyw muzyczny, w locie zmieniać melodię, a pionowo, w taki sposób, żeby można na istniejącą melodię nadbudowywać kolejne warstwy, zdejmować warstwy, zmieniać delikatnie aranżację, czyli nie zmieniać całą melodię, ale dodawać instrumentarium. Dobudowywać jakimiś instrumentami, albo na przykład jak się wchodziło do sklepu, no to nawet nie tyle co się wyciszało, ale gdzieś było ujęte jakieś instrumenty. Wchodził dodatkowy instrument, albo został odejmowany instrument, tak żeby ta muzyka cały czas ewoluowała i dostosowywała się do akcji. I stworzył, jako że tak naprawdę Michael Land, oprócz tego, że jest kompozytorem wykształconym, to jest także programistą. I on uczył się... Stworzył swój własny syntezator. Bardzo w ten sposób. Harvard chyba bodajże. Nie wiem, czy nawet na Harvardzie. On zaczął studiował, W każdym razie
dostał się do Lucasfilmu w ten sposób, że odpowiedział na ogłoszenie o pracę, które się pojawiło w jakimś tam piśmie, tak? że szukają osób do udźwiękowienia gier. No i zgłosił się, okazało się, że ma wszystkie predyspozycje, żeby być taką osobą, bo tak, jest kompozytorem, jest wykształcony muzycznie, tak. Nawet jak ma świetne podłoże technologiczne, bo programował interfejsy MIDI i jest w stanie tak na niskim poziomie stworzyć silnik, bo stworzyć tak sterowniki do odtwarzania muzyki, bo on zajmował się tworzeniem sterowników. Przypomnijmy, że wówczas, jak teraz popatrzymy na muzykę w grach, no to mamy, nikt się nie zastanawia, jak ona jest odtwarzana. Kiedyś byliśmy bardzo, my jako słuchacze byliśmy bardzo ograniczeni możliwościami danego sprzętu. Pierwsze PC-ty w ogóle nie miały żadnych możliwości dźwiękowych oprócz głośniczka, tylko takiego bip, 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 tak. Na którym też można było stworzyć muzykę. Bardzo ograniczona ilość kanałów. Tam był w zasadzie jeden kanał, tak? 8 dźwięków w jednym kanale. I bez żadnej modulacji, bez niczego. Tak samo w ZX Spectrum, tak. Był pierwszym. Tak naprawdę takim komputerem, który wprowadził nieprawdopodobne możliwości muzyczne, to był wspomniany wcześniej Commodore 64 z układem SID, o nim można by nagrać osobny program. To na pewno kiedyś to też zrobimy. Ale kiedy pojawiły się karty dźwiękowe pozwalające na korzystanie z interfejsów MIDI i wykorzystywaniu dźwięków zapisanych w bankach pamięci tych kart, no to tworzenie muzyki na PC-ty stało się trochę prostsze i akurat Michael Land tworzył głównie muzykę z użyciem syntezatora Roland MT32, który to jest... Można było taką kartę kupić też, ale to była już taki wysoka półka. Natomiast ogólnie były takie syntezatory Adlib, no i później pierwszy Sound Blaster też, które też miały całkiem niezłe możliwości. Tam Sound Blaster chyba miał trzy kanały, jeden basowy, nie pamiętam dokładnie już to teraz. W każdym razie Michael Land zajmował się także przetwarzaniem muzyki, właśnie przepisywaniem muzyki pod odpowiednie sterowniki. A tak w ogóle jeszcze taka ciekawostka o Michaelu Landzie, że dostał jako zadanie swoje pierwsze, jeszcze zanim został zatrudniony, żeby stworzył muzykę pasującą do germańskiego, czy też bardziej nazistowskiego marszu. I on w ciągu wrócił do domu i napisał muzykę, którą wysłał do Lucasfilmu, została przyjęta i została później wydana jako główny motyw dźwiękowy takiej serii, która jest już zapomniana, czyli Secret Weapons of the Luftwaffe. Ojej, jeszcze jest takie Secret Weapon of Normandy i ta muzykę Giacchino robił muzykę. I to był symulator, symulatory lotu, gdzie walczyliśmy z takimi prototypami maszyn, nie wiem, taki powiedzmy rakiety V3. Ze czasów II wojny światowej, tak. Więc tam to pierwsza, ten motyw, który słyszycie w grze, który tak naprawdę, jak go sobie posłuchacie, to on równie dobrze mógłby być takim marszem na paradzie na Placu Czerwonym, co pokazuje, jak bliskie są te totalitaryzmy, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrze to brzmi. I to było jego pierwsze dzieło dla Lucasfilmu, jeszcze zanim został pracownikiem tej firmy. W każdym razie, wracając do iMuse, bo tutaj się rozgadałem w jedną stronę. Że podłożyłeś tak naprawdę całe podłoże, tak? Pod tym, co jest najważniejsze, bo trzeba powiedzieć szczerze, w tej całej układance Michael Land odgrywał bardzo ważną rolę. Tak, on odgrywał bardzo ważną rolę, natomiast nie zrobił tego sam, bo kiedy zobaczył, ile muzyki potrzeba stworzyć do Małpiej Wyspy 2, powiedział, o kurde bele, ja tego sam nie zrobię, dzwonię po mojego kumpla Petera O'Connella. Tak. I Peter O'Connell był jego kumplem jeszcze ze studiów, mieszkali razem grali w różnych zespołach, razem pracowali w takiej firmie, która też zajmowała się tworzeniem sterowników muzycznych, też miał podłoże programistyczne, zadzwonił po niego, Peter dostał pracę. No już miał zostać ogólnie matematykiem, czy tam fizykę miał, ale ja pamiętam, jak z Peterem rozmawiałem, jak usłyszał na górze, ktoś grał na wiolonczeli, okazało się, że to Yo-Yo Ma grał. A to powiedział, że okej, nie, ja muszę po prostu chyba zmienić to, co chcę zrobić w życiu. Mm-hmm. Dlatego on się bardziej zaczął interesować później muzyką i tak powiedziałeś, z Michaelem Landem praktycznie na tych samych studiach. Tak, oni byli kumplami jeszcze z dawnych czasów. Tak. I też był świetną osobą do pracy w Lucasfilmie, więc razem zaczęli ten system
iMusic opracowywać, tworzyć, pisać. Natomiast on został użyty po raz pierwszy przy Małpiej Wyspie, natomiast jeszcze nie miał tak naprawdę interfejsu do obsługi przez niemuzyków, przez programistów. Więc praca przy Małpiej Wyspie drugiej wyglądała w ten sposób, że Peter McConnell i Michael Land siedzieli przy głównym programiście i mówili im, tutaj w tym momencie musisz to i to dopisać. Czyli sam system jako silnik był stworzony, on był już włożony do SCAM-u, czyli tego silnika graficznego i interfejsu między użytkownikiem a grą, natomiast nie miał jeszcze tego swojego API, tak, za pomocą którego można by dostosowywać, za pomocą którego ktoś inny niż oni mogliby wprowadzać w nim zmiany. Więc kiedy wydali Małpią Wyspę, mieli na to ponad bardzo mało czasu, bo mieli tak naprawdę od stworzenia iMuse to mieli kilka miesięcy tylko, żeby całą muzykę stworzyć i zaimplementować to i żeby to wszystko działało. Udało się. I później czytałem, że Michael Land sprawdzał recenzję, żeby zobaczyć, co ludzie będą pisać. O, że wow, jaka muzyka. Tak? No i praktycznie nikt tego nie zauważył. Tak. Niestety, nikt tego nie zauważył. Też właśnie czy o tym czytałem. Nikt tego nie zauważył, bo ludzie myśleli, że nikt się nie zastanawia nad aspektami technicznymi tak naprawdę, tylko no, o, fajnie słychać, nie? Fajna muzyka, że była informacja, że jest dobra muzyka, nikt nie zauważył tego, że tak naprawdę jak chodzimy sobie po tej pierwszej osadzie, Woodchick, tak. Każde miejsce, gdzie wejdziemy, będzie się muzyka delikatnie zmieniać. Jak pójdziemy do Wally'ego, który tam jest kartografem, muzyka będzie inna. Będzie inna, jak pójdziemy do naszego, Boże, nie szewca, tylko tego stolarza. Będzie inna, jak pójdziemy do baru, będzie inna, jak pójdziemy do piratów. To nie tak, że zatrzymuje się jedna, odtwarza się inna, tylko płynnie przechodzi, dochodzą nowe motywy, płynnie zmienia się delikatnie aranżacja i to wszystko robi się w sposób właśnie tak dobry, że nikt tego tak nie zauważył. Było bardzo naturalne, bo wszyscy byli przyzwyczajeni, że cały czas im coś leci, a nie zwrócili na takie mikroskopijne zmiany, jakie tam były, bo trzeba takim uproszczeniu może widzowie, żebyście też zrozumieli. Bo mi się wydaje, że jakby cały system iMuse był podłożem tego, co dzisiaj teraz mamy. Na przykład dobrym przykładem Wiedźm czy Dziki Gon. Tak. Walczymy. Pojawia się jeden oprychek, walczymy z nim, nagle się pojawia drugi i dołącza inny instrument. Dołącza coraz kolejne więcej. Kolejne warstwy, więc mamy cały jeden, w pewnym momencie cały jeden utwór, tak jak został oryginalnie stworzony i można po części tak właśnie to wytłumaczyć, jak iMuse działa. Ale też wiesz, zwróć jeszcze uwagę na to, z jakimi osobami mamy do czynienia. Tu mamy do czynienia z kompozytorem, który ma również wiedzę techniczną na temat tego, w jaki sposób tę muzykę zaimplementować, żeby ona brzmiała i wyglądała w taki sposób, jak właśnie w drugiej części Monkey Island. To nie jest tak. On nie tylko tworzy muzykę, to jeszcze tworzy metody przełożenia tej muzyki na taki język, żeby komputer zrozumiał. Dokładnie. To się bardzo rzadko zdarza, więc mieliśmy szczęście, że Michael Land się pojawił. To nie jest tak, że komputer stworzył muzykę i po prostu wysłał i koniec roboty, tylko po prostu... A teraz tak to chyba wygląda, nie? Teraz to wygląda w ten sposób, że... Właśnie jak teraz wyglądają silniki muzyczne, o ile często się mówi o silnikach graficznych, tak? Mówimy o Unrealu... Evmode są takie po prostu specjalne dla... No tak, ale mało się o tym mówi, tak? bo jest bardzo... przyjmuje się, że muzyka po prostu jest, nikt się nie zastanawia, jak trudna jest jej implementacja, nikt się nie zastanawia o tworzeniu sceny dźwiękowej, o ustawieniu instrumentów albo ustawieniu samego tego ambientu, który jest w tle. Bo graczy interesuje liczba klatek, a nie jakie melodie. Dlatego trudno jest mówić o muzyce w grach. Łatwiej jest pokazać, popatrzcie, tutaj na tym obrazku widzicie tyle i tyle pikseli w tylu i tylu klatkach. Nie? Na przykład znakomity kanał Digital Foundry pokazuje takie porównania. A trudniej jest zdecydowanie o muzyce, zwłaszcza, że niestety bywa tak, że jak puścicie jakiś utwór muzyczny, to od razu jesteście demonetyzowani i wszystko znika. Mi się wydaje, że też jest problem jest taki, że coraz mniej zwracamy, jeżeli muzyka jest bardzo wybitna, jest dobra, to od razu to do nas przemawia, ale coraz rzadziej wydaje mi się, że gracz szczególnie, nie chcę też jakby tutaj na ogólnie za bardzo, że młodsze grono graczy na przykład nie zwraca uwagi na muzykę, bo to też nie jest prawda. Ale coraz więcej ludzi stara jakby unika, tak? Wyłącza czasami. To też zależy o jakiej muzyce, o jakiej grach rozmawia. Bo na przykład ja pamiętam, jak ty mówiłeś już raczej, ja się pod tym kompletnie zgadzam, jak pokazali
ostatniego, zapowiedź była Prince of Persia, The Last Crown i niestety ten hip-hopowy kawałek okrutny i ludzie mówią, co to będzie? Taki, ja powiem szczerze, ja też miałem taki odczuć i to pokazuje jaka jest siła w muzyce. Jest wielka siła. Wielka siła w muzyce. I ja powiem tak, jak ty pokazałeś, zobaczyłem ten stream, który pokazałeś, ja powiedziałem, jak ja ominąłem ten tytuł. Ja od razu kupiłem tą grę. Ale ten nasz znajomy Garrett Cocker robi muzykę z Mantrix jeszcze dodatkowo. Świetna jest muzyka. Tak, jest fantastyczna i ja tutaj... Ale tu wina jest po stronie marketingu. Niestety, marketing, niestety. Wydaje mi się, że zły marketing jest też bardzo mocno w stanie zaszkodzić grze, zarówno pod kątem muzycznym, my te. Panowie, a dużo też powiedzieliśmy o Michelandzie, ja mi się wydaje, że trzeba sobie też powiedzieć, mamy, ja na początku myślałem, że mamy takie dwie wybitne jednostki mieliśmy w LucasArts Games, ale tak naprawdę mieliśmy trzech muszkieterów. Tak. Bo mieliśmy mamy, no trzeba powiedzieć że o tych panach, o których teraz będziemy i rozmawiamy. Oni też ostatnio zrobili do tej ostatniej odsłony Monkey Island. Return to dokładnie. No to mówiliśmy cały czas o Monkey Islandzie, trochę wspomnieliśmy właśnie o Peterze McConnellu. No i o Clincie Bajakianie. Ta trójka tak naprawdę zbudowała fundament, jeżeli chodzi o muzykę do gier LucasArts Games. Tak, zdecydowanie. To byli trzej muszkieterzy, którzy no, wpłynęli, mi się wydaje, też na ogromną rzeszę przyszłych kompozytorów, no bo gry były popularne przez długi okres czasu. Za chwilę oczywiście o tych takich naszych ulubionych grach, czyli za co kochamy tak naprawdę muzykę do gier z Tialukas, ale za chwilę powiemy. Ale Ryszardzie, sądzisz, że ta trójka miała faktycznie taki wpływ, o którym my mówimy, nie tylko pod kątem technologicznym, no bo to już było powiedziane, tak? Byli osobami wykształconymi, którzy stworzyli te systemy. Tutaj była też mowa o tych sterownikach, ale gdyby nie ta trójka, myślę, że inaczej by się potoczyły losy w ogóle całego studia, no tak. Bo muzyka, powiedzieć jeszcze, bardzo mocno opierała się, gry się opierały bardzo mocno, bo wtedy nie było jeszcze takiego rozwiniętego systemu, gdzie lektorzy nagrywali. No w ogóle graficznie gry Studio Lucas były wybitne. Na przykład Secret of Monkey Island, jak widzieliśmy te postacie takie, znaczy pikselowe, no. Te takie, co później dużo osób robiło zarzuty, jakby te zremasterowane takie. Kojarzycie do mnie, co chodzi, oprawę graficzną. Na tamte czasy to było coś, co nie, można było sobie wyobrazić, w takim małym pudełku można było zmieścić taką oprawę. Jakby uproszczając moje pytanie, czy myślisz, że gdyby nie oni, to inaczej by się potoczyły? No, na pewno by się inaczej potoczyły, no bo jednak zapisali się złotymi głoskami w historii muzyki. Jeszcze tu warto wspomnieć, że iMuse to był w ogóle pierwszy chyba taki system, który został opatentowany. Tak, został. A został opatentowany dlatego, że też mała anegdotka, że wcześniej w studio Lucasa i Industrial Light & Magic opracowało, jeśli chodzi o grafikę, system morfowania. On chyba był po raz pierwszy w filmie Głębia. Tak. I oni stworzyli wszystkie algorytmy i tak dalej, po czym system ten stał się nieprawdopodobnie popularny i został, nie wiem, pamiętacie pewnie teledysk Michaela Jacksona Black and White. Tak. To wszystko wychodzi z pracy Industrial Light & Magic. I oni, nawet nie chodziło o pieniądze, chodzi o to, żeby ktoś wspomniał, że to oni wymyślili. Więc postanowili opatentować system iMuse, dobrze się domyślając, że to jest coś wyjątkowego, czego jeszcze do tej pory nie ma. No i rzeczywiście to chyba był ich pierwszy taki patent technologiczny. Lucas, z tego co czytałem, co mówił Michael, nigdy nie ścigał nikogo, kto by wykorzystywał, tylko chcieli żeby było, zmianka, żeby było, że to oni ten system zrobili. No i jeśli chodzi o same kompozycje, no te gry, o których tutaj wspominamy, jak Małpia Wyspa, wszyscy wiemy, jaka jest muzyka z Małpiej Wyspy. O The Dig może nie każdy wie, bo to jest obecnie mniej popularna gra. Kiedy wychodziła, to było jako wielka mega produkcja, odejście od tego humorystycznego tonu. Pierwsza ich gra w zasadzie także na CD.
nie tylko na CD, ale także na CD, mm-hmm. tak, bo pierwszą tylko na CD to był chyba Full Throttle. Mm-hmm. No i moim zdaniem absolutnie wybitna ścieżka dźwiękowa z Grim Fandango, która pokazała, że jest w grach miejsce na muzykę, która mogłaby się wcześniej wydawać niepasującą do tego medium, bo mamy taki klasyczny jazz. I... Tylko, że właśnie mówimy o Zachodzie, bo na przykład w Japonii to jest wszędzie. Znaczy, nawet u nas wcześniej był Jack Orlando, prawda? Tak. U nas, natomiast jednak Grim Fandango było chyba grą bardziej popularną. Nie tak popularną, jak teraz sobie myślimy, bo to nie był jakiś wielki sukces finansowy, na przykład w porównaniu do Full Throttle, który był gigantyczny. Ale samo też Full Throttle, wykorzystanie muzyki rockowej, tam mm-hmm. grupa The Vultures się tak. nazywała. I w każdej grze Lucasfilmu było widać bardzo duży nacisk kładziony na warstwę dźwiękową. Więc i system iMuse, i świetne kompozycje, to wszystko wpływa na to, że gry Lucasfilmu tak dobrze się starzeją i chętnie do nich wracamy. Znaczy, ja mówię chętnie wracamy, bo może ja mam skrzywiony obraz, tak? No bo ja cały czas tymi grami żyję i potrafię w zasadzie o każdej coś powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że nawet osoby, które z grami nie mają za dużo do czynienia, jakby im zanucić motyw z małpiem. Potrafią docenić, sądzę. Tak. I to od razu to jest takie nawiązanie, panowie, pytanie do was o takie, za co kamy tak naprawdę muzykę do gier, studia Lucasfilm, bo na samym koniec chciałem właśnie zapytać waszą taką trójkę, taką świętą trójcę. Ja myślę, że tutaj już wielokrotnie te tytuły padały. Pawle, za co ty kochasz? Może zacznę teraz od siebie. Muzykę. Co jest takiego wyjątkowego w muzyce do gier, Lukas? Jesteś za to, że są. Najprościej powiedzieć. Ale właśnie to, co w sumie Ryszard powiedział, że były w pewien sposób, tak jak same gry LucasArtsu, trochę wyprzedzały swoje czasy. Ja to mam na myśli również takie tytuły jak Grim Fandango. Był takim tytułem, który mocno wyprzedzał swoje czasy i trochę go zgubiło pod kątem i gdyby spojrzeć na sprzedaż, tak? To była taka gra... Wszyscy wiedzieli, że to jest gra przygodowa, ale to nie jest taka klasyczna. Chcesz powiedzieć, taki Stanley Kubrick gier wideo? O Jezus, tak? Matko! Bo też trzeba sobie powiedzieć, Odyssea 2000 też nie była, bo dopiero po jakimś czasie widzowie zrozumieli, szczególnie ci młodzi widzowie zrozumieli, o co chodzi tak naprawdę w Odysei kosmicznej. Jeśli to tak tłumaczysz, to się zgadzam, jak czyli najbardziej. Tim Schafer z Stanleyem Kubrickiem. Kubrickiem, tak? Jak najbardziej. Ale takim troszeczkę... Heheszkowy, wiesz. Ale właśnie, wiesz. Mniej szalony. Tak, mniej szalony. W międzyczasie były na przykład gry od Sierry, gdzie, będę szczery, muzyka z gier ja nie jestem w stanie bardzo. Trochę może z King Quest, ale nic stamtąd nie pamiętam. Jakoś tak za bardzo mnie nie pociągały. Ja uwielbiam Space Questa, bo jest zabawny, bo jest fajny, jest sci-fi, ale nic stamtąd dosłownie nic nie pamiętam. Właśnie, jak powiesz o grach Sierry i przypomnij sobie muzykę z gier Sierry, to może Gabriel Knight. Może. Okej, tak. To też się zgodzę. Ale tak. Z questów nic. Z questów nic nie było, dosłownie. Oprócz tego tematu menu. One ładnie wyglądały, one ładnie brzmiały, jeśli chodzi o dialogi, ale jeśli chodzi o muzykę, tam praktycznie nie było nic takiego. Mm-hmm. Natomiast po drugiej stronie masz LucasArtsy, które nie tylko pięknie wyglądały. No właśnie Secret of Monkey Island jest tego przykładem, gdzie nie tylko mówimy o tym, co działo się na pierwszym planie z głównymi postaciami, ale również to, co się działo w tle. Mm-hmm. Na co mało osób zwraca zwykle uwagę, a ja spojrzałem na tę głębię i zawsze chciałem mieć jakąś tapetkę ładną z tego, ale nieważne. No i druga rzecz, no to właśnie ta muzyka, która wbija ci się w ucho i momentalnie pamiętasz wszystkie dosłownie motywy, tak? Z motyw Leczaka też go do dzisiaj pamiętam, tak? Ten motyw główny z Monkey Island to samo. Dokładnie. Tutaj poleci na pewno. Muzyka z Dedic, o którym też mówiłem to kilka odcinków temu, no też w grę zagrałem dosłownie niedawno. I do dzisiaj pamiętam te motywy. Tak? Momentalnie mi się przypomniał właśnie... Takie jakby fago, takie flety. To jest bardzo, bardzo kosmiczna muzyka. Bardzo, tak. Tak. No ja myślę, że spokojnie Christopher Nolan mógł wykorzystać w Interstellar. Także mogę tylko powtórzyć. To jest taka muzyka, która w pewien sposób wyprzedzała swoje czasy i...
nie zastarzała się ani na jotę. Możesz ją posłuchać do dzisiaj i... Ryszardzie, a jak to na przykład u ciebie z tą miłością? Znaczy powiem ci tak, jest jeszcze jedna gra, która, o której nie wspomnieliśmy, a o której moim zdaniem, jeśli chodzi o muzykę, trzeba wspomnieć. Bo to jest jeszcze gra przed przybyciem Michaela Landa do Lucasfilmu. Mm-hmm. I to jest tytuł, który wykorzystuje jeden z najsłynniejszych utworów w historii muzyki klasycznej. No. Okej, okay, teraz... To jest bardzo dobra przygodówka. Czajkowski. Właśnie nie powiedzieliśmy o Lumie. Ale to jest wstyd, że nie powiedzieliśmy. Nie, no właśnie powiedzieliśmy. No to teraz. Jesteśmy usprawiedliwieni. No ja miałem na liście Luma, ale powiem wam szczerze, faktycznie nie wziąłem go tak na poważnie pod uwagę. Więc dobrze, Ryszardzie, że mamy ciebie bo to na nie jest, bo to jest przeurocza przygodówka, dosyć prosta. Ja ją, jak grałem, to ją skończyłem podczas jednej transmisji, tak w 3 godziny, nie pamiętając zagadek, jak po prostu na bieżąco rozwiązuję. Natomiast rzeczywiście, jeśli... To jest gra, która mogła też skłonić osoby nie myślące o tym, że muzyka w grach może mieć jakieś nawiązania do klasyki. No tutaj mieliśmy po prostu Jezioro Łabędzie. Ale czy ogólnie był taki precedens, że w grach wideo bardzo dużo było muzyki klasycznej, Bacha była, też było bardzo dużo Mozarta, w ogóle tych znanych... No tak, ale wiesz, zrobić aranżację na 8 bitów... No jest to... Tak. Jest możliwe, jest. Ale jest trudne. Trudno. Tak. Jest... No więc jeśli chodzi o takie tytuły, które najbardziej... Już mam mówić, tak? Nie, właśnie chodzi bardziej... Za co lubię. Za co kochasz tą muzykę? Bo mam mnóstwo wspomnień. Wiesz, lata 90. to w dużej mierze u mnie są gry, znaczy gry ogólnie, ale jak się widziało logo Lucasfilm Games albo LucasArts, miałeś pewność? Znaczek jakości. Że będzie fantastyczna zabawa. I od samego początku, od pierwszych też nut wiedziałeś, że to jest ich gra. I bardzo dobre, praktycznie same dobre wspomnienia. I z tego okresu to był złoty okres. Od 88 do 2000 roku. Do końca lat 90. Tak, do końca lat 90. To był złoty okres. Oni wtedy jeszcze pracowali na farmie Skywalker Ranch. Tak. Wszystkie osoby, których wywiady albo oglądałem, albo czytałem, mówią, że to było magiczne miejsce. Zgadzam się. Miejsce, które po prostu wymuszało na tobie kreatywność, ale nie w taki sposób, że pod butem, tylko po prostu chodziłeś, wszędzie było pięknie, wszędzie było tak... Coś w stylu, jakbyś w Google pracował na takich, bo oni też mają takie kampusy, w takim kampusie, gdzie jest przestrzeń kreatywna, że nikt cię nie zamyka, jedynie co miałeś ograniczenia w formie sprzętu. Też mi się podoba, Ryszard, że na tej samej fali jesteśmy w kwestii tych ograniczeń, które my to też zawsze mówimy. Ograniczenia są dobre. Oczywiście. Bo wzbudzają u nas kreatywność. Dokładnie. Ktoś, nie wiem, czy to ty powiedziałeś, czy ktoś powiedział, że jak masz dwa kolory tylko, to z tych dwóch kolorów możesz stworzyć coś pięknego, tak? Nie potrzebujesz palety 100 kolorów, bo nie wiesz tak naprawdę, dwa kolory w zupełności wystarczą, żeby coś pięknego. Ja sądzę, że chciałbyś jeszcze ewentualnie ruszać coś? Znaczy, nie, po prostu... Dla mnie Lucasfilm to jest powrót do czasów, kiedy jeszcze byłem piękny i młody. Ja wiesz, jak to się mówi, dojrzewamy jak wino, ja tak? Jak chciałbym. Ja mogę tylko dodać, bo oczywiście podpisuję się panowie po tym wszystkim, co powiedzieliście. Ja tylko ze swojej strony powiem, dodam, ja wiem, być może to już zostało powiedziane, ale dla mnie Lucasfilm to był takie studio, które w ogóle zapoczątkowało ten element muzyki filmowej w grach. Tak. I rozmawialiśmy już nawet o tym. I to pokazuje też, jak muzyka filmowa była wybitna w latach, końcówka lat 80., jeszcze lata 90. Była po prostu piękna, melodyjna, taka romantyczna. I to właśnie też widać w tych grach od LucasArts, że ta muzyka owszem momentami przypominała filmową, ale miała też ten element, że czułeś, że to była muzyka do gry. To tylko tak? Mogę powtórzyć, że LucasArts no, miało te korzenie filmowe, no bo tak, wiadomo Lucas, tak. Dobrze panowie, no to tak na sam koniec, bo już dochodzimy do końca, czy ulubione, to jest oczywiście... Retoryczne pytanie. Retoryczne, czy ulubione takie tytuły ze studia Lucasfilm Games, nie tylko pod kątem
samej rozgrywki, ale też muzyki. Ryszardzie, trójka taka święta dla ciebie, znaczy, trójca. Inaczej będzie, jeśli chodzi o rozgrywkę, inaczej o muzykę, bo jeśli chodzi o muzykę, to wydaje mi się, że Green Fandango jest w ogóle to... Na szczycie tak rządzi. Natomiast ostatnio też przechodziłem na nowo Green Fandango i to jest gra, która ma sporo problemów technicznych. Moim zdaniem niepotrzebne przejście w trójwymiar. Tak? Wtedy była moda, że przechodzimy, tak, że rzucamy wszystko w trójwymiar. Gdyby to była gra 2D point and click, byłaby moim zdaniem jeszcze lepsza. Natomiast muzycznie to jest mistrzostwo świata i to, co było na festiwalu. Ja zawsze będę o tym. Był jeden z najlepszych koncertów. My to samo mamy. Szkoda, że tak mało osób przyszło na ten koncert. Ale najfajniejsze, koncert, najfajniejsze jest to, że ci, którzy nie przyszli, później powiedzieli, że żałowali. A nie, to ty mówiłeś, czy ty, Ryszardzie, że ktoś z was chyba siedział koło Petera? Tak, ja mówię. I Peter płakał. Tak? Ja się do niego odwróciłem, żeby zobaczyć jego reakcję i zobaczyłem łzy w jego oczach. I miałem taką, nie. Ale wyszedł też na scenę, ja z Kipsa grał. Oj, tak. I to, co Bartosz Perna z ekipą zrobił. Ale piękne aranżacje. Kapitalne. Tak. Wspaniałe to było. Tylko teraz modlić się do wszystkich, żeby udało do się, tych największych. Żeby jakieś licencje, bo tam z tego co mówiłeś, zamieszanie licencyjne, żeby wydać, to byłoby fantastyczne. Znaczy, improwizacja pełną gębą, właśnie to chodzi w jazz. To jazz, my zawsze mamy taką też rozmowę z Mateuszem, czyli też założycielem Fundacji Game Music, że jazz to jest ten, ta jakby najwyższa, najlepsza forma muzyki, w sensie. Ja wiem, rock progresywny, ja wiem, ja też uwielbiam, ale chodzi o to, że tutaj można wszystko. Ja uwielbiam jazz, więc... Takie wariacje można... Ale nie jest to muzyka rozumiana przez wszystkich. No niestety. A w każdym razie tak, Green Fandango na pewno. Na pewno Monkey Island, zastanawiam się, czy jedynka, czy dwójka, czy Curse of Monkey Island, ale ogólnie chyba dwójka właśnie z powodu iMuse. Bo tam jest mnóstwo kapitalnych motywów. Też taka ciekawostka, jest do tej pierwszej osady, Woodstick, gdzie jesteśmy przez, nie wiem, to zależy jak jesteśmy dobrzy w przygodówkach, ale możemy tam siedzieć przez godzinę, a możemy być przez 15 minut. Tam Michael Lance skomponował 112 różnych motywów samych zakończeń, czy przejść pomiędzy tymi poszczególnymi pomieszczeniami. Więc 112 różnych motywów tam jest i jestem przekonany, że tego, jak gracie, to tego nie słychać. Trzeba się skupić, żeby te motywy wychwycić. No ale to nie tylko motyw główny, ale to też świetny motyw voodoo, świetny motyw leczenia. Tam po prostu... No jest, można naprawdę jak paletę tutaj wymieniać. Tak, to jest, więc Monkey Island obowiązkowo. I teraz się zastanawiam właśnie nad tym, czy dać The Dig, bo tam jest piękna, ambientowa, elektroniczna muzyka, czy dać tak, żeby uchylić, żeby oddać cześć wielkiemu Czajkowskiemu, czy nie dać Luma, nie? Bo to jest jednak muzyka, która zapada w pamięć. Jak się zagrało w Luma i widać to odlatujące łabędzie i słychać właśnie motyw z jeziora łabędziego odgrywany, to jest coś, co... Jak zagrałem po raz pierwszy w Luma, to było 89 albo 90 rok, byłem tak, o! I to na Amidze jeszcze, a przypomnę jeszcze, taka ciekawostka, musi być amigowa ciekawostka, jak jest, przepraszam bardzo. Ogólnie Michael Land nie robił tych ścieżek dźwiękowych na Amigę, tak? On komponował tylko wersje PC-towe, czyli na PC Speaker, najpierw na Rolanda i później było to degradowane do Sound Blastera, Adliba i na końcu tam PC Speakera, natomiast były osobne ekipy, które te gry konwertowały na inne systemy, więc na przykład ja mam wrażenie, że jeśli chcemy pełnię wrażeń muzycznych z gier Lucasfilmu odebrać, to powinniśmy słuchać ich na Rolandzie, na Rolandzie MT32. Jeśli macie taki program, który się nazywa ScamVM, to jest program, który pozwala na grę w stare tytuły, powiedzmy, nie tyle nowoczesnej oprawie, tylko tak właśnie pozwala odpalać stare gry na nowych sprzętach. Tam możecie też wybrać opcję Rolanda, jeśli chodzi o muzykę. No i to jest zazwyczaj najlepsza opcja. To naprawdę był świetny syntezator. Święty. Święty i świetny. To jest bardzo dobrze to ująłeś, Ryszardzie. Paweł? No mnie to są no-brainer. Oczywiście Green Fandango, Monkey Island, ale jednak na trzecim miejscu jednak dam The Dig. Dig jest... Też tak...
Dig, czy coś takiego. Dig jest znakomity. Wspaniały. Ale ciekawe, że nikt nie powiedział jeszcze o najsłynniejszej, znaczy najlepiej sprzedającej się grze, czyli o Full Throttle. Ja powiem tak. Ale też nie powiedzieliśmy o Sami Max. No, Sami Max miał, będę niedługo grać, miał bardzo ciekawą muzykę i też taką jazzującą. Noir, taki był, można by powiedzieć. No, no to ja też nie do oryginalny, tak się składa, że szczęśliwym trafem. O, przypadkowo. przypadkowo na winylu Grim Fandango, tylko że jest ciekawostka. To jest zremasterowana na rzecz ogólnie zremasterowanej wersji Grim Fandango. I tutaj ścieżka dźwiękowa duża. Cały ja. Cały, dokładnie. Manny Cavalera. Muzyka była nagrywana przez orkiestrę Marlborough w Australii. No ja mam troszeczkę zgrzyt do niektórych tych aranżacji nagranych przez orkiestrę. Szczerze mówiąc, wolałbym, jakby wszystko było nagrane jednak w całości przez jakiś big band. Tak więc ogólnie no to jest ścieżka, która zmieniła trochę postrzeganie. A tu z podpisem. Tam jest dedykacja. Ach, tak. Trzeba powiedzieć, że Peter jest nie tylko świetnym kompozytorem, ale też bardzo, bardzo sympatyczną, otwartą postacią, która ma dużo dystansu do samego siebie. I też uzdolniony. Żałuję, że po prostu nie słyszymy go więcej w grę. Zresztą zrobił muzykę do twojej ulubionej gry, Blizzarda, Hearthstone. Hearthstone, tak. Ostatnio została w ogóle wydana muzyka z Hearthstone. Tak, widziałem właśnie, chyba wspominał o tym. No i oczywiście The Dig, Michaela Landa. Ja bardzo długo polowałem na tą ścieżkę dźwiękową i mam nadzieję, że kiedyś się będzie okazja, żeby się pojawiła też w formie płyty winylowej. Kto wie, może nasze wydawnictwo się tym... Trzymamy kciuki. Będziesz pierwszą z osób, która się o tym dowie, Ryszardzie, że ja powiem. I od razu, ja teraz mam gramofon też, więc... Idealnie. No i oczywiście The Secret of Mackie Island. W moim przypadku dlaczego to? Ponieważ za temat. Temat przewodni tej gry, który... Teraz powinniśmy razem zanucić. Napisz takie tego... Poleci temat. Kiedyś musielibyśmy na sobie zagrać. Ryszardzie, to była ogromna rozkosz móc ciebie tutaj. W ogóle dziękuję za całe poświęcenie, bo jak możecie też nie wiedzieć, drodzy widzowie, słuchaczki i też słuchacze, my nagrywamy w studiu we Warszawie, a Ryszard musiał specjalnie dzisiaj wsiąść do swojego magicznego auta, pana samochodzika. I tutaj ile? 3-4 godziny? No, 4 godziny, 400 kilometrów. To jest naprawdę, to się nazywa człowiek z pasją i poświęceniem. Ryszard, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że Dziękuję. Było przemiłe, jak zwykle. Pierwszy, nie ostatni raz. Mieliście okazję usłyszeć 83. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony, jak zawsze, kłania się w pas wasz uśmiechnięty na twarzy wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski i wspaniały gość Ryszard Chojnowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Hej. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.